Witam serdecznie, kochani, na czytaniu tygodniowym. Lecimy. Co też ten tydzień nam przyniesie, tak? Co też on nam tutaj poprzynosi ten tydzień? Lecimy, baranek. Co dla baranka na ten tydzień? Co dla baranka na ten tydzień? Szanse, wyzwania. Tutaj trzeba, baranku, tutaj masz wiele szans, tak? Bo tutaj jest jakieś wyzwanie. Tutaj możesz kogoś spotkać. Tutaj w małżeństwie kupno-sprzedaż, tak? Oczekiwanie na coś jednocześnie, ale i pogodzenie, bo tu się pokazuje pogodzenie. Jedyne co, drogie baranki, to tutaj mi się pokazuje, przepraszam, ale macie tak. Szanse są fajne, zmiana czegoś, jeżeli chcesz coś robić, baranku, z twarzą, z ciałem, tak, bo tutaj jest tak jakby jakaś zmiana, to poczekaj do czwartku, tak, bo tu się pokazuje, że nie do końca jest to dobry czas, akurat na to, jeżeli chodzi o zdrówko, jeżeli chodzi o zmianę jakiegoś imidżu, czy włosy, czy cokolwiek, poczekajcie do czwartku, od czwartku macie wielkie szanse i wielką radość w zrobieniu czegoś, tak, bo tutaj się pokazuje, że do czwartku, bo tutaj tak średnio to sprzyja. Jeżeli chodzi o całą energetykę, to bardzo fajne, bo to jest urzędowe podejście, idziecie po coś, tu jest jakaś radość, wejście w coś nowego, nowa praca, nowy związek, nowe zależności, nowe współprace, nowe projekty, tutaj są wszelakie dobre rzeczy dla Państwa. Mało tego, to jest tak jakby emocjonalnie czujecie, że tutaj się spełnicie, że tutaj ta praca, te miejsce, ci ludzie, nowe środowisko, nowi znajomi dadzą Państwu jakieś zadowolenie, tak więc to nie są złe karty, kochani, mało tego, otrzymacie szansę, na które czekacie, otrzymacie szansę na spełnienie jakiegoś marzenia odnośnie stanowiska, nowej pracy, nowych znajomości, poznania kogoś jednocześnie, jedynym tak jakby, mało tego, jest tak jakby małym nakładem coś się Państwu uda w tym tygodniu zrobić, zadziałać, tak, bo tutaj jest w pracy, jest taka obserwacja, to jest tak jakby puści baranek, puści coś, jakąś cząstkę siebie, pokaże co potrafi i później poczeka, tak, i tutaj będziesz uznany, baranie, za eksperta, więc moi drodzy, ja bym powiedziała, że lekki, dobry tydzień, mało tego, tylko tyle, że jeżeli jesteście w relacjach i te relacje są średnie z mamą, babcią, z jakąś kobietą ogólnie z waszego otoczenia, to one mają szansę w tym tygodniu na poprawę, tak? I tutaj powiem tak, może jest tutaj troszeczkę strachu, ale pokazuje mi się, kochajmy ludzi póki są, tak? Czyli tak jakby nie gniewajmy się na nich, tak? Nie gniewajmy, słuchajcie, bo to nie ma po co i nie ma sensu, żeby się gniewać, ale drogie baranki, dla was tak to wygląda. Samotni mają szansę jak najbardziej na spotkanie kogoś fajnego, kogoś, kto spełni wasze oczekiwania, tak? Przynajmniej jako szansa. Jeżeli są związki, to ja bym powiedziała, że tutaj się tak jakby każdy z was transformuje w inny sposób. I ty, i partner, bo tu jest pokazane, że dostajecie razem jakieś szanse. Czy państwo to wykorzystacie, kochani? Nie wiem. Jeżeli chodzi o zdrówko, jest tu dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy, czyli tak jakby niektóre baranki miały wielki problem, tak? Tak jakby w czymś się poddały. A czegoż to dotyczy? Zaraz zobaczymy. Dotyczy tutaj waszego wewnętrznego, ogólnego zdrowia, waszego samopoczucia, ale tutaj to wzrasta. Jedyne, co może być, to tutaj mamy żołądek, układ trawienny i katar, tak? Czyli tutaj takie problemy mogą u Państwa wystąpić w tym tygodniu. Dziękuję, baranki, serdecznie. Fajny tydzień macie, fajny. On jest taki bardzo konkretny, ale też jednocześnie wchodzący, taki jakby w dobrą energetykę. Tutaj jest dobra energetyka, bo coś tutaj się u Państwa oczyszcza. Dziękuję bardzo, lecimy. Byczki, teraz będą byczki. Byki. Co dla byków na ten tydzień? Co dla byków na ten tydzień? O, widzicie, przełożyłam, więc dobra, no skoro tak, to byki, lecimy, skoro to już się wystawiło. Brawo! Czwórka buław. Czwórka buław, siła, szóstka buław, brawo,
No to wzięłam spod spejka o fortuny. No, drogie byki, z czymś ruszycie do przodu. Tutaj jest coś przepięknego. Powiem tak, działajcie, 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 bo tu się pokazuje, że żebyście czegoś nie sknociły, bo tu się pokazuje, że tylko w was może być jakiś problem. Tu jest jakieś cięcie, na coś się byk nie będzie chciał zgodzić w tym tygodniu, ale energetykę macie przecudną. Czwórka buław, siła, szóstka buław, koło fortuny. Tak jakby problem leży w was, tak, bo tutaj no w was, ale ogólnie przychodzą jakieś ciężkie tematy, ciężkie dni, trzeba popracować, trzeba się tutaj w czymś posilić. Byk będzie się bał, że coś sknoci. Owszem, możesz sknocić, nie jesteś alfą i omegą, czyli daj sobie, bo faktycznie pokazuje się tutaj, że przy jakimś podpisie, przy jakimś piśmie, przy jakiejś umowie, coś tutaj byczek zadziała urzędowo, że będzie z tego tytułu problem. Ale powiem tak, byku, masz przecudne karty, więc jeżeli chodzi o pracę, to nawet jak coś ci się tam podwinie, ta nóżka, to przepięknie to się zakończy, masz się nie bać, bo energetyka miesiąca jest dopiero czytałam, nie mogę się przestawić, energetyka tygodnia, drogie byczki, jest naprawdę bardzo fajna. I ja myślę, że nawet jak jest ta trójka mieczy, to jest tak jakby ciągnie się, byku, coś za tobą, tak, bo to jest pokazane, że ciągnie się coś za tobą, ale energetyka głowy jest dwójka mieczy, czyli nadal nie wiem, czego chcę, tak? Jest super, jest fajnie, ale ja nie wiem, czego chcę. Powiem tak, ma to potwierdzenie, ja nawet rozmawiałam tutaj ostatnio z koleżanką i ona jest bykiem i ona właśnie podobne, ale tutaj karty idealnie to odwzorowują, słuchajcie, ponieważ jest tutaj tak jakby ta dwójka mieczy mówi o tym, że jest to w waszym zdrowiu, także to rzutuje nawet, wręcz bym powiedziała, na wasze zdrowie, na wasze przeciążenie, na wasze błędy, bym powiedziała, więc tak naprawdę na luz, puśćcie na luz, uśmiechnijcie się, co ma być, to będzie, nie ma ludzi nieomylnych, jeżeli się nóżka podwinie, nie ma ludzi perfekcyjnych, nie musisz być perfekcyjny w tym tygodniu, bo i tak masz piękne fluidy, tutaj tranzyty idą niesłychanie piękne od kart, więc tak jakby daj sobie na luz. Jeżeli chodzi o osoby samotne, to pierwsza połowa tygodnia jak najbardziej tak sprzyja temu, żeby kogoś poznać, aczkolwiek nie widzę tutaj chęci do poznawania. Druga połowa tygodnia tak jakby niekoniecznie, bardziej bym powiedziała, że raczej będziecie zamykać stare tematy w głowie odnośnie miłości, odnośnie wszelakich uczuć, tak? Będziecie zamykać pewne tematy i uporacie się z czymś, bo wchodzicie z asem mieczy, czyli z bardzo zdroworozsądkowym podejściem do tematu. Mało tego, jesteście jak ten król mieczy i królowa buław, czyli jesteście otwarci, tak was widzą ludzie w tym tygodniu. Otwarty, gadatliwy, uśmiechnięty, piękny, cudowna osobowość, tak, cudowna osobowość, a jednocześnie odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku, odpowiednia osoba w odpowiednim miejscu, tak, jesteście postrzegani jak ten król mieczy. Macie tutaj jakąś kontrolę, bo też się pokazuje, że macie jakąś kontrolę i bardzo będziecie się tej kontroli bali. Powiem tak, nawet jak wypadnie kijowo, będzie się wydawało, że wypadnie kijowo, to i tak przepięknie się skończy, bo kończy się waszym sukcesem, nad czymś zapanujecie jednocześnie, być może nad swoim strachem, nad swoim stresem, bo tu się pokazuje, że budzę się, coś urzędowo dostaję, coś zamyka pewną energię, zwyciężam, bo jesteście w królowej buław, w szóstce buław, tą trójkę mieczy ja bym brała, że ona odchodzi, bo ona jest w bucie, tak, czyli ona jest przechodnia i idziecie po koło fortuny. Drogie byczki, super. Jeżeli chodzi o zdrówko kręgosłup krzyżowy, kłania się tutaj, ja bym powiedziała, że kłania się tutaj troszeczkę dieta, tak, dieta, ponieważ zazwyczaj w tej karcie są to osóbki, które troszkę więcej ważą, tak, i mają z tym problem. To nie o to chodzi, ja też nie jestem szczupaczkiem, tak, ale chodzi o to, że tu się szykuje nadwaga, która tak jakby przeszkadza, tak, bo tutaj mamy to w kręgosłupie i tutaj zaczynają boleć członki, tak, ale bolą już od kręgosłupa piersiowego, zaczynają boleć i jest troszeczkę z tym kłopot, ale myślę, że nie będziecie mieli problemu, bo tu się pokazuje, że wchodzicie na albo zmianę diety, albo racjonalne żywienie, na coś wchodzicie, robicie coś dla siebie, dla swojego zdrowia. Dziękuję, kochane byczki, tyleż dla was.
na ten tydzień. Krótkie, wydaje mi się, macie tutaj, dopiero co dostaliście horoskop miesięczny, więc tak jakby warto zajrzeć i tam, tak, od czasu do czasu, w połowie miesiąca zobaczyć, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, tak, co można podpiąć. Dobrze, lecimy. Bliźnięta, co dla bliźniąt? Lecimy, bliźnięta, co dla naszych bliźniąt? Co dla naszych bliźniąt na ten tydzień? Dobra, lecimy. Bliźniaki. Oczekiwanie. Oczekiwanie na kasę, na dobry los, na tą kasę. Tutaj jest jakaś wiadomość jeszcze, słuchajcie, w połowie tygodnia, ale zaraz zobaczymy, dlaczego się pokazała. Dlaczego się pokazała dziesiątka mieczy. Zobaczymy. Coś się komuś znudziło, bliźniaki, i teraz pytanie, czy to wam, czy to tej osobie. Słuchajcie, jest tu jakieś oszustwo wokół was, moi drodzy, do połowy tygodnia. Później pokazują się bardzo fajne szanse, coś uzbieracie, idziecie po dobry los. Październik, tak jakby w październik wchodzicie z czwórką denarów, kochani. Nie jest, znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o ten tydzień, to coś się tu musi, to się musi coś wydarzyć, bo to jest tak jakby czekasz na coś, tu są błędne informacje, tutaj coś runie, tutaj się coś nie zadziewa, tutaj są sprawy urzędowo-karno-sądowe. Tutaj jest jakaś podróż, ale jest, ale wyjdziesz z tego, powiem tak, bliźniaku. Tutaj są jakieś, jeżeli macie, czy komorników, czy jakieś sądy, czy sprawy, to one tak jakby zostaną przełożone na dalszy termin. Jeżeli one się zakończą nawet dla państwa w takiej tej instancji niekoniecznie dobrze, to później idziecie po podróż, po szansę i one się kończą bardzo dobrze w przyszłości. Powiem tak, wyciągnijcie, drogie bliźnięta, lekcje z tego tygodnia, bo tu się pokazuje, że tak do czwartku, naprawdę do czwartku tutaj może być różnie, różnie z pieniędzmi, różnie z ludzi, różnie ze wspólnikami, różnie z pracą. Tu jest tak jakby uważajcie na błędy, tak, uważajcie na plotki, uważajcie na osoby, z którymi pracujecie, bo ktoś może popełnić błąd, a przerzucić ten błąd na państwa, tak, albo powiedzieć coś i włożyć to w wasze usta, więc na to zwróćcie uwagę, bo to jest główna energia tego tygodnia. Przepięknie z tego wychodzicie, wchodzicie na swój czas, bo tu się pokazuje koło fortuny, szanse. Powiem tak, mimo że coś tak jakby może się tutaj przywalić, jak to się mówi, może być coś oszukanego, coś się przywalić, coś się zadzieć tam do tego, powiem środa wieczorem, ale weźmy to do czwartku, że będzie do czwartku, do południa, to tak jakby weźcie z tego lekcję, tak, bo tu się pokazuje, że pięknie się z tego otrząśniecie, bo idziecie po koło fortuny, mimo wszystko tutaj coś zakończy, jakaś awantura, być może zakończy się coś awanturą, ale tak jakby z wielką szansą dla państwa, bo wy się z czegoś cieszycie. Tutaj jest jakaś szansa dla państwa. Tutaj z przełożenia już wchodzicie w dobry los. Ostatnie karty, czyli tak jakby połowa tygodnia do tego czwartku, nawet troszeczkę dłużej, tak, do tego czwartku musi się coś wyczyścić. Tutaj to, na co czekacie, może nie przyjść, może być oszukane, ktoś kogoś oszuka, ale tak jakby musicie być sprytni, bardziej tak jakby patrzeć na coś, co jest, patrzeć na coś tak jakby zupełnie inaczej, nie tak jak ktoś mówi, nie brać tego za dobrą monetę, tylko przyjrzeć się temu z boku. Aha, dobra, ale to było tak powiedziane, ale tak nie jest, tak, ale tak nie jest i w rzeczywistości powinniście pewne rzeczy posprawdzać, natomiast idziecie po coś bardzo dobrego, po jakieś szanse, po koło fortuny, szanse przyjdą na koniec tygodnia, bardzo dobre wiadomości i być może nawet jakiś zalążek, pieniążka, tak, do państwa tutaj się przypałęta, jak to się mówi, przytoczy, tak, jeżeli chodzi o, i o związki, osoby samotne, to powiem tak, ten tydzień niekoniecznie, tak, powiem sobota, niedziela, owszem, jak najbardziej, tak, ale tutaj ten piątek, to jest siódemka buław, czyli przyjdzie wam się w czymś bronić, nawet odwrotnie bym powiedziała, czyli tutaj też przychodzą jakieś, tu są awanturki rodzinne, tutaj są
jakieś kłótnie, tutaj są jakieś niesnaski, tak, tutaj jest tak jakby partner czymś próbuje szantażować, czy to wy partnera czymś szantażujecie, ojej, po prostu straszne energie, ale jednocześnie tutaj bliźniak się czegoś boi, strasznie się boicie, czegoś urzędowego, natomiast powiem tak, nie bójcie się, bo z tego urzędu nic nie będzie dla was złego, bo to się zakończy naprawdę dla państwa pozytywnie. Strach ma wielkie oczy, pamiętajcie, nie bójcie się. Jeżeli chodzi o zdrówko, to coś się tutaj wykluwa. Jeżeli jest to jakieś wrzodzisko, czy coś tam zobaczyliście, wyczuliście, idziemy szybko do lekarza, bo będzie szybko wyleczone. Tak, tutaj też możecie się bać, że to może chodzić o serduszko, tu mogą być, będziecie, możecie już spisywać testament, ola Boga, coś odkryłam, bo tu się coś wykluwa. Tak, mamy tutaj, że coś się wykluwa. Natomiast tak jakby, moi drodzy, nie bójcie się tego absolutnie, bo tutaj się pokazuje szybka diagnoza, szybkie sprawdzenie, szansa o wyzdrowienie, dziewiątka kielichów i pójście po swoje, moi drodzy. Także absolutnie nie boimy się, bliźniaku. Masz wyczyścić do czwartku, masz czyszczenie, totalne czyszczenie, jak to się mówi, ogródka życia, jakieś emocji, jakieś energii, ale czyścisz coś, o brawo. Widzicie, to tak jest, jak się weźmie stare karty z nowymi kartami, połączy, bym miała podwójne karty. Dobra, dobra, okej, okay, bo tak wystawiam, a mam te same karty, słuchajcie, pracuję na tych samych kartach. Także nie bój się, bliźniaku, nowości, po prostu coś wyczyść, ale wyczyść coś z gracją podejść do tego, natomiast ze sprytem i dyplomacją, nie podchodź z krzykiem, nie podchodź tak jakby z obelgami, nie podchodź, znaczy z dużą dozą zatrzymania, przypatrzenia się, z ograniczonym zaufaniem, tak, do czegoś podchodź, natomiast tak jakby obserwuj to, przyjrzyj się temu, bo powiem tak, coś się musi wyczyścić, coś się musi zakończyć, wyczyścić, a przed tobą nowa, naprawdę bardzo fajna, piękna droga, czyli wejście w coś, co da ci pieniążki na długo, tak, i na większe pieniążki, tylko tak jakby nie daj się innym wmanewrować w coś, tak. Dobrze, dziękuję, bliźnięta, lecimy, raki, co dla raków na ten tydzień. Co niesie rakom ten tydzień? Znowu ta wieżyczka się tutaj pokazuje. Coś tutaj się musi, ale u raków szybciej się to wykluje, bo mamy tutaj typowo do środy. Do środy. Tutaj jest problem z, tutaj wydaje mi się, albo z komunikacją, jeżeli chodzi o członka rodziny, albo z komunikacją, albo tak jakby chodzi o pieniążek, ale to nie chodzi bezpośrednio tak jakby raki o was. Ja zaraz zobaczę, o co tu chodzi. Ale nie sądzę, żeby chodziło w pracy. Masz czegoś dość w pracy, chcesz być cesarzową, cesarzem, tak? Czyli tak jakby nie chcesz jeździć za pracą, nie chcesz chodzić za pracą, nie chcesz być w tej pracy, bo tu się pokazuje, że nie masz siły na coś, nie masz siły, nie masz ochoty, coś ci zostanie, coś miało być podarowane, nie zostało podarowane, coś było powiedziane, nie zostało tak jakby szanse wykorzystane, tak jest. I tu się pokazuje, że czysta droga, idziesz na czystą drogę. Powiem ci tak, drogi raku, w tym tygodniu zrobisz czystkę, bo tutaj masz, to są decyzje, które podejmiesz, być może pod wpływem chwili, tak, bo tu się pokazuje, że nie ma tutaj cofania, tu jest pójście, to jest tak jakby zakończenie tej piątki denarów, tego ogólnego złego samopoczucia, tak, pod kątem finansów, niezadowolenia z pracy, niezadowolenia, nie wiem, z partnera, z koleżeństwa, ze znajomości, ale tego już nie ma, bo to czyścisz, idziesz po szansę, bo miały być szanse, nie ma ich, czyli tak jakby ktoś nie dotrzymał słowa, tak, i tutaj być może chodzić też, może też chodzić o to, że twój partner, partnerka, wielki problem z tym będzie miał w tym tygodniu i tak jakby to ciebie też po części będzie dotyczyło, tak, jeżeli chodzi o ciebie w pracy, to tu mi się pokazuje, że jesteś tak jakby w szansach, wiesz, że coś musisz zostawić, coś odpuścić, żeby iść dalej, tak, ale powiem tak, kończy się, kochani, bo tutaj pokazałam z drugiej talii, ale kończy się, nakładam, macie tydzień odchodzenia, zostawiania, żegnania się z kimś, z czymś, z sytuacjami, z pracy,
pracami, z ludźmi, tak, jest tutaj to odejście, tak, jest tutaj to odejście, natomiast tak jakby czegoś się też jednocześnie obawiacie, tak, ale ja bym powiedziała, co to dla Was oznacza? Oznacza dla Was świat i gwiazdę, czyli tak jakby nad Wami, moje drogie raki, coś dobrego, czyli ta góra, macie dotyk anioła, macie dotyk Midasa, też jednocześnie macie dotyk tak jakby dobrych myśli, tak, dobrej weny, więc moi drodzy, dotyk muzy, tak, bo tutaj jest tej muzy kreatywności, więc nie powinno być źle. Wasza karta, nie wiem za co odpowiada u Was, co u Was jest, ale to jeżeli chodzi o choroby, tak, jeżeli chodzi o choroby, to tutaj mi się, kochani, pokazuje troszeczkę układ trawienny, tutaj coś się może zadziać, coś nagle się może zadziać, ale mam piątkę kielichów, u mnie piątka kielichów i na niej jest tak gardło, tu jest głowa, tutaj są kolana i tu jest przepona, tak, czyli na to zwracamy uwagę w tym tygodniu, kochani, natomiast tutaj powiem tak, wyjdziecie ze wszystkiego obronną ręką, natomiast, bo przepięknie wchodzicie, ja bym powiedziała, że w październik wchodzicie naprawdę bardzo fajnie. Macie gwiazdę, macie tutaj sąd ostateczny, macie głupca i jednocześnie zakończenie poprzez nową drogę, zakończenie starej, ale bardzo, bardzo płynnie, tak? Czyli drogie raki, do dzieła, nie trzymamy się, nie płaczemy nad czymś, co już nie funkcjonuje, działamy, bo tutaj jest tak jakby tylko najbardziej, tutaj mi się pokazuje, że tak jakby za mocno się tutaj zapisze partner, partnerka, wasz partner, albo ktoś, kto nie dotrzymał umowy, tak, w tym tygodniu i to poprzez to będziecie podejmować bardzo radykalne decyzje, moi drodzy. Tyleż, kochani, zapraszam na kolejny filmik, będzie dalej horoskop. Buziaczki, hej, pa!